Hej kochani, witam was przeserdecznie w takiej malutkiej aktualizacji do wczorajszego Tarot Ekspresu. Znak czy znam ją Bestii, taki był temat i tytuł czytania. No i po czasie zawsze przychodzi jakieś olśnienie i mocne sygnały i znaki. No i właśnie olśniło mnie, natrafiłam na taką staro, takie stare podanie ze Śląska, które właśnie bardzo mocno Pokazuje taki ten przyczynowo-skutkowy łańcuch pomiędzy podkową a grzechem. I przypominam, że znak bestii, jaki nam się pojawił, sam wypadł, to była runa Urus. Ja jeszcze raz ją tutaj odszukam, która jest kojarzona właśnie z podkową, niby na szczęście. Natomiast, właśnie to śląskie podanie, cóż podaje, że grzesznik, który ma dużo grzechów, dostaje po podkowie. Nie? Jedna podkowa, druga, trzecia, czwarta. Ten, który ma cztery ymm, podkute nóżki, ten najwięcej tych grzechów popełnił. Jest największym grzesznikiem, ponieważ wierzono, że po śmierci człowiek staje się koniem, i właśnie zostaje podkuwany z powodu grzechów. Ciekawe to jest. Inna odsłona tej podkowy, w takim właśnie negatywie, wypalano podkowe na ciele. Podkowa, kowal, żelazo, piętno, piętowa, piętnowanie, pęta, piętna, opętanie i pięta. Mówi się kuty na cztery nogi czy cztery łapy, czyli najgorsze co może być, no bo bestia, znak bestii, kuty, kuty, podkuwany, podkowa. Na cztery łapy, ta największa ilość grzechów. Kuty na cztery łapy. To cwaniak, to manipulant, kłamca oszust, bo taka jest, prawda istota bestii. Pięta też w Piśmie Świętym została pokazana. Pięta jako coś nisko, czyli znaczenie dosłowne. Yy. I pięta. Deptanie komuś po piętach. To jest taka energia. Która y, mówi o sidłach, które przytrzymują człowieka. Czyli ta bestia przytrzymuje człowieka właśnie w tym takim znaczeniu symbolicznym, zapięte, stąd też ta pięta achillesowa. Bestia szuka właśnie tej pięty, szuka tego twojego słabego punktu. W Piśmie Świętym jest powiedziane, że na ścieżce idzie taka tam czaje się jadowita żmija, czyli to jest energia szatana, która atakuje konia. Jeździec spada na ziemię i już jest po nim, nie? Z kolei jeszcze taki inny zapis też znalazłam. Lud siada u pięt przywódcy, u nóg twoich oni osiedli. Czyli... Chodzi tutaj o to, że ten, ta energia szatańska, która włada czymś, chce, żebyś właśnie był nisko, prawda, usiadł na tych piętach. Więc, fragmenty biblijne kojarzą piętę z nieszczęściem. One tutaj tworzą obraz pięta, piętna i opętania, wkładając to w tak niebezpieczeństwo, w narażenie człowieka na niebezpieczeństwo. I najbardziej znana pięta w Biblii. Kolejny fragment wam odczytam, który znalazłam. Należy do Ezawa, którą Jakub uchwycił, gdy jego brat opuszczał łono Rebeki. Wydarzenie to ta rodzina uznała za tak doniosłe, że wpłynęło na nadanie dziecku imienia. Jakub, ten, który chwyta zapięte. Ten, który walczy, ten, który zstępuje. Czyli chwytać zapięte, to też jest tutaj taka energia metaforyczna, która pokazuje właśnie energię oszukania. Na Bliskim Wschodzie chwytanie zapięte oznacza oszukanie. Jakub dowiódł później, że. Faktycznie jest chwytającą za piętę, gdyż pozbawił brata dziedzictwa, oszukał go i podstępnie skłonił ojca do udzielenia mu błogosławieństwa, które było przeznaczone dla Ezawa, czyli jest oszusta. Pięta to oszustwo. Więc tutaj widzicie, yy... o, inny jeszcze. Yy, psalmista mówi, w ten sposób, nawet mój przyjaciel, któremu ufałem i który chleb mój, ma, mój jadł, podniósł na mnie piętę. Kopyta, pięta podkowa. Nie, nie, nie powiedział: Podniósł na mnie rękę, tylko podniósł na mnie piętę. Co oznacza odwrócenie się i odejście? Schałbienie, podeptanie, nie? Mm, tej, tego porządku boskiego. W księdze rodzaju następny zapis związany właśnie to, co jest związane z podkową, z kopytem, nie? Kopyta, jak się diabeł często w, 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 na obrazku pokazuje. No ma kopyta pod Kuty na cztery nogi się mówi. Największy cwaniak i manipulator. Widzicie związki? Trzeba zawsze tu badać te związki przyczynowo skutkowe, nie? W księdze rodzaju Bóg przeklał węża. I, po, I powiedział tak, wprowadza mnie przyjaźń między ciebie i niewiastę. Mówiłam wam o dwóch falusach. Pomiędzy ciebie i niewiastem, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej, ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Ok? Rozumiecie już? Więc słowa C są zarazem, właśnie obietnicą odkupienia. No i mamy to odkupienie też tutaj pokazane, właśnie. Poprzez zaprzeczenie. Chrystus, potomek niewiasty, zada szatanowi cios potężniejszy od tego, który ten jest w stanie wymierzyć. I tu mamy właśnie powiązanie właśnie z tymi, z tymi, z tymi podkówkami, nie? Więc tu zawsze patrzmy szerzej. Taki mały update, króciutki. Oczywiście, podlinkuję wam poprzednie czytanie dotyczące dotyczące, dotyczące znaku bestii. Więc to, co nisko, to ta pięta, to, co wysoko, to jest palec Boży, nie? Czyli podniesiona ręka, to jest ta energia dokonania cudu, uzdrowienia, wszystkiego, co dobre. No, a tutaj ta pięta, piętnowanie, pęta, piętna, Opętanie, podkuwanie konia, prawda? Ta energia tutaj połączona jest właśnie z niebezpieczeństwem, z oszustwem. A wiadomo, że bestia jest jednym wielkim kłamstwem, to znaczy, jest to twórca kłamstwa, tak? On kłamie. Szatan kłamie, bestia kłamie, to jest ojciec kłamstwa, tak się o nim omówi. Na tym kończymy, bo update to update, jak mi coś jeszcze przyjdzie do głowy, to najwyżej dogram, bo mówię zawsze, jakieś takie sygnały przychodzą. Pamiętajmy, że bestia też jest uskrzydlona, nie? Jest to chimera, ma koronę na głowie, jest uskrzydlona, strącona z nieba, jest po tej ciemnej stronie. No i to tyle. Zapraszam przy okazji na film, który już nagrałam. W czwartek będę rozsyłała dla chętnych yy, dotyczący ostatniego kłamstwa szatana. Taki jest tytuł. Wyszedł ten film bardzo długi, ponadgodzinny. Też wahadłem sprawdzam obszary na mapie świata, które są jakimiś takimi punktami zła. Yy, różne ciekawe rzeczy, także serdecznie zapraszam. Wszystkiego dobrego, papa. Pa.